Szczęść Boże, Maria Kaliścia, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Do końca kwietnia rząd chce zaszczepić wszystkie osoby powyżej 60 roku życia. 12 kwietnia ruszą zapisy dla osób z rocznika 1962. Dzisiejszy bilans epidemii to ponad 8 tysięcy nowych zakażeń i 60 zgonów. Po chaosie, jaki pojawił się przed świętami, teraz rząd na nowo próbuje poukładać narodowy program szczepień. W drugim kwartale cały proces ma znacznie przyspieszyć. Rząd chce, by jeszcze w kwietniu szczepionkę przyjęły wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia. Łącznie to około 500 000 Polaków. Dlatego też apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tysiąca w skali kraju, o to, żeby przesuwały te punkty szczepień w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień. Po zamieszaniu, jakie wywołała nagła informacja o otwarciu rejestracji dla 40-latków, część takich osób zaszczepiła się przed osobami starszymi. To te osoby, które wcześniej zgłosiły chęć zaszczepienia się poprzez specjalny formularz. Teraz ten formularz już nie działa. Szczepienia 40-latków zostały odłożone w czasie. A w najbliższy poniedziałek, 12 kwietnia, ruszą zapisy dla osób urodzonych w 1962 roku. Potem, jak poinformował minister Michał Dworczyk, każdego dnia dołączały będą kolejne roczniki. Do 24 kwietnia chcemy, uruchamiając praktycznie co dzień kolejny rocznik, dojść do grupy osób urodzonych w 1973 roku. Umawiać się można już tylko na konkretny termin. Zapisy przez internet będą startowały o północy za pomocą infolinii o 6 rano. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień nie chce, by pandemia była wykorzystywana do rozgrywek politycznych. Tutaj powinniśmy działać jak jedna drużyna. Mamy wspólny cel, którym jest zaszczepienie największej części, możliwie największej części populacji. To jest jedyna droga do tego, żeby uchronić nas przed skutkami pandemii, żeby zahamować pandemię. W najbliższych 2 tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi ponad 2 miliony szczepionek przeciw COVID-19. Niebawem rząd ma przedstawić też nową metodę kwalifikacji do szczepień, która nie będzie już wymagała obecności lekarza. Kwalifikacja ma być prowadzona na podstawie ankiety. W resorcie aktywów państwowych powstaje zespół, który ma wypracować nowy, bardziej efektywny model wsparcia, jakie spółki Skarbu Państwa kierują w stronę polskiego sportu. Pracami zespołu pokieruje Danuta Dmowska-Andrzejuk. Wybitni polscy sportowcy już teraz są ambasadorami spółek Skarbu Państwa. Ze wsparcia korzystają m.in. Anita Włodarczyk, skoczkowie narciarscy, czy od niedawna Iga Świątek, która związała się z PZU. W skali roku spółki Skarbu Państwa przekazują na wsparcie polskiego sportu ponad 200 milionów złotych. Tłumaczy wicepremier Jacek Sasin. Ze wsparcia spółek Skarbu Państwa korzystają też związki i kluby sportowe i co ważne olimpijczycy. W tym roku letnie igrzyska w Tokio. Mecenasem polskiej reprezentacji olimpijskiej i polskiego komitetu olimpijskiego jest oczywiście PKN Orlen, Totalizator Sportowy czy Enea. Mówi była minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, przed którą teraz postawiono nowe zadanie. Została doradcą społecznym ministra aktywów państwowych i ma nadzorować pracę specjalnego zespołu, który wypracuje rekomendacje i pewien taki zestaw dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa, tak żeby to wsparcie, te ogromne środki, które są kierowane na wsparcie polskiego sportu, były wydawane jak najbardziej efektywnie. Efektywnie oznacza nie tylko na sport zawodowy, ale też na sport dzieci i młodzieży, a także sport powszechny, z którego korzystamy wszyscy, i sport osób niepełnosprawnych. W tych trudnych czasach spółki się nie wycofują, dalej wspierają polskich sportowców, a my będziemy im tylko w tym pomagać. Zespół, na czele którego stanęła Danuta Dmowska-Andrzejuk, ma zająć się finansowaniem sportu na każdym jego etapie, także tam, gdzie przygoda ze sportem dopiero się zaczyna. PKN Orlen zwrócił się do sądu o odrzucenie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar chciał wstrzymać przejęcie przez giganta paliwowego wydawnictwa Polska Press. W grudniu prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen, uznając, że transakcja nie zagraża konkurencji. W tej sprawie do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołał się Rzecznik Praw Obywatelskich i wniósł, by sąd uchylił zgodę. Spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, a za jej pośrednictwem politycy sprawujący władzę, mogą uzyskać łatwy wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji. Reakcja rzecznika była zaskoczeniem i dla Orlenu, i dla UOKiK-u.
UOKiK-u. Urząd argumentował, że zanim wydał decyzję umożliwiającą koncernowi przejęcie Polska Press, przeanalizował dokładnie skutki, jakie koncentracja może mieć dla stanu konkurencji na rynku medialnym. Dzisiaj Orlen zwrócił się do sądu o odrzucenie wniosku RPO. Uznał, że możliwość zatrzymania transakcji nie dotyczy każdej decyzji prezesa UOKiK-u, a ewentualne wstrzymanie wykonania decyzji urzędu może obejmować tylko decyzje wykonane przed ich uprawomocnieniem. Taka wykonalność może wynikać albo z faktu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo z przepisu ustawy. W ocenie Orlenu zgoda prezesa UOKiK-u nie była opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Także ewentualne wstrzymanie wykonalności takiej decyzji byłoby konstrukcyjnie wadliwe i niedopuszczalne. Nadal zgłaszający przedsiębiorca byłby władny do sfinalizowania zgłaszonej transakcji. Według Orlenu wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich wykroczył też poza zakres, na jaki pozwalają obecnie obowiązujące przepisy. W Oknie Życia znajdującym się przy specjalnym ośrodku wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim znaleziono noworodka. To kilkudniowa dziewczynka. Dziewczynkę w ostrowskim Oknie Życia pozostawiono w poniedziałek wielkanocny. Noworodek był w dobrym stanie. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie przechodzi badania. To już drugie dziecko pozostawione w Oknie Życia znajdującym się przy specjalnym ośrodku wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. W 2017 roku po raz pierwszy trafił do niego chłopiec tuż po urodzeniu, któremu siostry dały imię Błażej. Okno Życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko. Jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne. Powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny. W całej Polsce działa ponad 60 okien życia. W przyszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii rozpocznie się drugi etap odmrażania gospodarki. Premier Boris Johnson zapowiedział otwarcie m.in. wszystkich sklepów, salonów fryzjerskich oraz siłowni. W Wielkiej Brytanii wszystkie warunki, od których uzależniono przejście do następnego etapu znoszenia restrykcji, zostały spełnione. Chodzi m.in. o postęp w liczbie zaszczepionych osób oraz o zmniejszającą się presję na służbę zdrowia. Na Wyspach pierwszą dawkę szczepionki przyjęło już 31 milionów osób. Dwie dawki otrzymało 5 milionów obywateli. Jest to wynikiem waszych wysiłków i oczywiście wprowadzenia szczepionek. Dzisiaj mogę potwierdzić, że od poniedziałku 12 kwietnia przejdziemy do drugiego etapu naszego programu odmrażającego. Zapowiada premier Boris Johnson. Ponownie otwarte zostaną m.in. wszystkie sklepy, salony fryzjerskie i siłownie. Puby i restauracje będą mogły obsługiwać klientów na zewnątrz. W poniedziałek 12 sam pójdę do pubu i ostrożnie, ale nieodwracalnie napiję się piwa. Tymczasem kierowcy ciężarówek przyjeżdżający na wyspy na dłużej niż 2 dni będą musieli wykonać test na obecność COVID-19. Testy wykonywane będą bezpłatnie w 40 punktach przy granicy. Nie chcemy, aby wirus był ponownie importowany z zagranicy. Z kolei najprawdopodobniej od 17 maja Wielka Brytania przejdzie do trzeciego etapu znoszenia ograniczeń. Znów możliwe będą podróże zagraniczne. Premier Izraela Benjamin Netanyahu kolejny raz otrzymał z rąk prezydenta misję stworzenia rządu. Mimo trwającego procesu karnego przeciwko Benjaminowi Netanyahu, prezydent Izraela zmuszony był kolejny raz powierzyć mu misję utworzenia rządu. W jego ocenie tylko Netanyahu ma realną szansę na zbudowanie większościowej koalicji. Podjąłem decyzję na podstawie liczby rekomendacji członków Knesetu, która wskazuje, że Benjamin Netanyahu ma odrobinę większą szansę stworzenia rządu. W związku z tym postanowiłem powierzyć mu to zadanie. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja z moralnego i etycznego punktu widzenia. Wczoraj Benjamin Netanyahu pojawił się w sądzie w Jerozolimie. Ruszył jego proces o korupcję. Premier twierdzi, że jest niewinny, a oskarżenia uznał za zamach stanu. To polowanie na czarownicę. Nie prowadzili śledztwa w sprawie przestępstwa, nie szukali przestępstwa. Polowali na człowieka, polowali na mnie.
Partia Likud, której przewodzi Netanyahu, zdobyła w marcowych wyborach największą liczbę mandatów. Premier ma 6 tygodni na stworzenie nowej koalicji. Jeśli mu się to nie uda, nowego premiera może wybrać Kneset lub ponownie zostaną rozpisane wybory. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.